Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Mario plus Rabbit Sparks of Hope. I moi kochani, tak jak wam obiecałem ostatnim razem, udajemy się z powrotem do wnętrza zimowego pałacu, gdzie czeka na nas misja specjalna w postaci... misja poboczna, która na dodatek jest misją specjalną, ponieważ będziemy mieli dostępne tylko maksymalnie dwie postaci. I tymi postaciami będzie Kurlik Peach oraz Kurlik Rosalina. I dlaczego się cieszę z tej misji? Ponieważ to są bardzo dobrze uzupełniające się postaci, jeśli mam być szczery. Tak jak sobie o tym pomyślicie. No bo tak, Kurlik Rosalina potrafi postaci przeciwników najzwyczajniej w świecie zamrozić w miejscu, a Kurlik Peach potrafi uzdrawiać nasz zespół, ergo jedno korzysta z drugiego, jedno atakuje dodatkowo przeciwników, nie zważając na to, czy mają za sobą, mają osłonę czy nie, a drugie po prostu osłony likwiduje. Także tak to wygląda. The Diva and the Bookworm, czyli Diva oraz mól książkowy. Poziom 15, więc absolutnie nie powinno nam to sprawić żadnego problemu. Zróbmy tą misję. The lightning here is trash. How about I handle this while you guys do whatever it is people do in the library? Powiedziała Kurlik Peach, czyli oświetlenie tutaj jest po prostu do bani. Co powiecie na to, że ja się tym zajmę, ziomeczki, i a wy zróbcie cokolwiek ludzie robią w bibliotekach. Ta mina naszego szanownego Beepo mówi wszystko i dokładnie odwzorowuje to, w jaki sposób ja się czuję w momencie, kiedy czytam to, co mówi Kurlik Peach, i wchodzę w jej myśli, innymi słowy, żeby ona nie wiedziała, co robi się w bibliotece. Leży się na podłodze. Tak, to chyba dobra odpowiedź. What? This library is a gateway to learning. That should be a safe place for everyone, except Darkness Tentacle, of course. Ta biblioteka jest bramą do tego, żebyśmy się nauczyli, że powinno istnieć bezpiecznie miejsce dla wszystkich. Poza maskami Mrok Masy, oczywiście. Wygląda na to, że będę musiała z tobą teraz pójść. Dziwne, że Beepo nie rzucił tutaj żadną sarkastyczną wypowiedzią. Bardzo mnie to dziwi, moi kochani, bo Beepo raczej jest znany z sarkastycznych odpowiedzi. The Diva and the Bookworm, destroy Darkness... O nie, musimy rozwalić Darkness Eyes i musimy ich 8 rozwalić. I widzę, że mamy przeciwników różnego rodzaju. Nie będziemy mieli żadnego przeciwnika takiego, którego możemy zniszczyć jednorako. Ale wiecie, co jest ciekawe? Nigdzie nie mamy żadnych bomb. Innymi słowy, my to możemy rozwiązać siłowo na zasadzie, możemy atakować, jak nam się żywnie podoba, te wszystkie oczy Mrok Masy. Ciekawe, czy one mają konkretną ilość życia, czy są tylko i wyłącznie na strzał. A wy jesteście nieodporni na elektryczność. Okej, trzeba to będzie w jakiś sposób ładny zrobić. Chciałbym zobaczyć, ile poszczególne z was ma życia. Czyli Kurlik Rosalina ma życia 1900, Kurlik Peach ma tylko 1710. Okej. Co my tutaj możemy zrobić? Możemy na pewno podmienić Pyrostara na Toxiquake'a. To jest jedna sprawa. A druga sprawa... Możemy zrobić coś takiego. Żeby zadawać jakiekolwiek obrażenia tym nieszczęśnikom. No dobra. W takim razie lecimy i miejmy nadzieję, że to wszystko może zadziała, a może jednak nie.
Ciebie moglibyśmy, jeżeli... Czekajcie. Chcę zobaczyć, jak my to możemy zrobić. Jak daleko mamy przejście. W ciebie zaszarżować nie możemy. Jak daleko? Dotąd. Okej. Dobra. Tu jest kolejne oko mrok masy. Zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić i mam pewien diabelny pomysł, słuchajcie. To znaczy... Użyjemy... Powerblocka. Tylko chciałbym użyć tego powerblocka w taki sposób, żebyśmy rozwalili te dwie... Te dwa elementy tutaj. Teraz, co my chcemy tutaj zrobić? My chcemy wrócić tu. Nie, czekajcie. Jeżeli staniemy tutaj... Jap, możemy te wszystkie, te trzy tutaj kurliki, które się znajdują... Możemy je zamrozić. To są trzy. I teraz tego również zamrozimy. Przejdziemy tędy i tutaj staniemy i jesteśmy tutaj w miarę, słuchajcie, bezpieczni. Coś trzeba by było zrobić z Kurlik Peach. I żeby coś z nią zrobić, my będziemy, słuchajcie, potrzebowali... Będziemy potrzebowali naszej Kurlik Rosaliny. Teraz myślę, co możemy z nią zrobić... W sensie z Kurlik Peach, żeby to miało ręce i nogi. To jest mój pomysł. Będziemy mogli wejść, dobra. Chciałbym w takim razie... Dokąd to nas zaprowadzi? To nas zaprowadzi tutaj. To nas zaprowadzi tutaj. I voilà, moi drodzy, mamy zupełnie inny obszar, na którym możemy się poruszać. I teraz, słuchajcie, co zrobimy tutaj? Tu użyjemy naszego glutka. Zadamy obrażenia wszystkim tym trzem kurlikom, które tutaj są. I zniszczymy dwie kolejne oczy mrok masy. Tego kurlika to w ogóle zdaszujemy. I teraz, jak się tu cofniemy... Jak pójdziemy sobie tutaj... To możemy zrobić coś takiego. Cała misja w ogóle, jeżeli się uważnie przyjrzycie, cała ta misja polega na tym, aby w... logiczny sposób zarządzać naszymi tutaj bohaterkami po to, aby jak najszybciej zniszczyć te oczy mrok masy. I powiem wam szczerze, że tak. Jesteśmy w stanie w następnej rundzie zniszczyć wszystkie pozostałe trzy oczy mrok masy i zakończyć tą walkę. Więc... Najzwyczajniej w świecie przejdźmy do następnej tury i miejmy nadzieję, że to jakoś zadziała ładnie wszystko. Tak, przeciwnicy teraz będą starali się do nas przyjść, będą próbowali nam zrobić krzywdę. Tak, będą bardzo się starali.
Tak. Będą w stanie... mam złe przeczucia. Nie mam pojęcia, co wy robicie. Atakujecie Rosalinę, prawda? O! O! O, proszę ja was bardzo. Nie. Ja chciałem użyć X-a. Chciałem użyć Powbloka. Tak. O to chodziło, moi drodzy. O to tutaj chodziło. Załatwimy jeszcze paru przeciwników. Jesteśmy w stanie wykończyć tą mrokmasę od tak po prostu. Ale zanim to zrobimy, moi drodzy, to wypadałoby naszą kurlik Rosalinę. Najzwyczajniej jej w świecie uleczyć. Rosalina, ty moja droga, będziesz miała tą tutaj najzwyczajniej w świecie możność i tą przyjemność pokonania ostatniego oka mrokmasy. Bardzo ładnie to wyszło. Steampunk Triple Troll. Okej, zdobyliśmy nową skórkę dla broni naszej szanownej Kurlik Peach. I tyle by było, jeżeli chodzi o tą misję. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak to ładnie, słuchajcie, wygląda. Steampunk Triple Troll, czyli steampunkowy potrójny strzelacz. The Winter Palace Historical Society gave you this for cleansing a darkness puddle and so you promote their hashtag. Czyli Zrzeszenie Historyczne Zimowego Pałacu podarowało ci tą skórkę w podziękowaniu za pokonanie tej kałuży mrokmasy, a także żebyś mógł promować ich hashtag. I powiem wam, mi się podoba. Jest taka fajna ta skórka. W ogóle te skórki nic nie robią, ale są fajne. Rabbit Peach, tak, dowiedzieliśmy się pewnie czegoś nowego o Kurlik Peach i powiem wam szczerze, że wszystko wskazuje na to, żeśmy w Lodowym Pałacu zrobili wszystko, ergo... To co to? A! Udajmy się jeszcze tutaj, mamy jeszcze jedną misję. Nie chciałem jej robić, ale... Patrząc, ile czasu nam zostało i patrząc to, że tak właściwie została nam jedna misja, dobra dwie, ale ta druga misja jest dla nas na chwilę obecną niedostępna, to słuchajcie, udamy się tutaj i spróbujemy co nieco więcej tutaj najzwyczajniej w świecie z... O! Dodatkowe monety, tylko że ja tutaj nie chciałem wyjść. Chciałem wyjść w zupełnie innym miejscu. Trudno się mówi, żyje się dalej. Przeżyjemy, dotrzemy do tego miejsca na piechotę. Mamy prawie 2000, słuchajcie, monet. A to oznacza, że możemy ze 170 coinów cały zespół odratować. Nie widzę problemu w tym, bo za tą cenę to akurat mogę cały zespół nie tyle odratować, co mogę temu zespołowi troszeczkę więcej tego żyćka podarować. I teraz pytanie moje jest takie, którędy my musimy wejść i wydaje mi się, że tędy po prostu będziemy musieli wejść, aby dostać się do tego miejsca i zrobić tą dodatkową misję. Nie pamiętam, w której jaskini ta misja była ukryta. Ta tajemnica lodowej jaskini, czy jakkolwiek by się to nie nazywało, ale to jest chyba ta? Nie wydaje mi się. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Tu jest wyjście. Tak, to jest tutaj. Secret of the Cave. Tajemnica jaskini. Wejdźmy i słuchajcie, zobaczmy, co jest tą tajemnicą jaskini i jakież to zadanie poboczne tak właściwie przed nami tutaj leży. A jak je zrobimy, to po prostu skończymy dzisiejszy materiał wideo, bo nie ma co przeciągać. A kolejna misja dodatkowa, no po prostu jest na propsie. Przetrwaj.
Okej, jeżeli chcemy przetrwać, to na pewno nie z tym zespołem. Na pewno nie z tym zespołem. Czyli tak, Kurlik Peach zamienimy sobie na Kurlika Mario. Chociaż wiecie, tak, na Kurlika Mario. Kurlik Rosalinę zamienimy sobie na Kurlik Peach. A Mario zamienimy sobie na Księżniczkę Peach. Dlaczego? Bo ten zespół jest na chwilę obecny bardzo, ale to bardzo OP, można by było powiedzieć. Także tak to wygląda. Dobra, chcę zobaczyć teraz, jak nasz zespół najzwyczajniej w świecie sobie poradzi z przeciwnikami, którzy są obecni na sali. Innymi słowy, poradzi sobie. Mamy 3 tury przetrwać. Okej, to nie będzie problem z tego, co widzę. Tylko tych drabów będziemy musieli załatwić. I ci drabowie są przeciwko ogniowi nieodporni. Więc jesteśmy bardzo, ale to bardzo łatwo w stanie zadać im obrażenia. Szczególnie, że Kurlik Mario ma ogniste i wodne. W sumie w tym momencie wszyscy przeciwnicy, których byśmy spotkali, mamy ich tak właściwie tutaj obłożonych. Bo mamy ogniste obrażenia, mamy wodne i mamy walenie glutem najzwyczajniej w świecie. Podoba mi się ta fraza, wybaczcie, jestem stary i takie głupoty mnie czasami cieszą. Anyway. Here we go. Lecimy od ciebie, Kurlik Peach. Ponieważ ty możesz tylko zrobić jednego dasha. Ale zanim... Jakby to zrobić, żeby to zadziałało? Łupsaga tu, w tym miejscu. Dlaczego? Bo przegnamy przynajmniej jednego tego Bobby Bobomba. Przynajmniej jeden Bobby Bobomb uda się w to miejsce, w którym ja chciałbym, żeby się udał. Czyli tak, tu używamy sobie dasha. Enter. Pięknie. Po prostu cudownie. O to mi tutaj chodziło. Teraz tak. Kurlik Peach, ty moja droga, też będziesz w stanie tutaj dość dużo zrobić, bo wzmocnisz wszystkie nasze ataki. Na co Kurlik Mario odpowie, używając swojego ognistego ataku. Wejdziemy sobie tutaj. Raz. Dwa. Bo możemy dwa razy ich zaatakować, pamiętajcie. Nie mogę i... Czekajcie, może w taki sposób będziemy mogli ich trafić. Tak! Jesteśmy w stanie trafić obydwóch. Teraz obydwoje wybuchną i niestety uratowałem się w ostatniej chwili. Bo nie wiem, czy wiecie, ja tego nawet nie wiedziałem. Nasi bohaterowie mają możliwość ucieczki przed atakami przeciwników. W momencie, kiedy przeciwnicy wybuchają albo coś w tym stylu, jesteśmy w stanie uciec, moi drodzy, przed atakiem przeciwników. Tylko że musimy w odpowiednim momencie zareagować. Jest dosłownie ułamek sekundy na to, żeby zareagować i nie wiedziałem o tym. I też dostałem miłą podpowiedź od was, żeby coś takiego właśnie spróbować zrobić. Ja chciałbym zobaczyć, jak daleko możecie zajść. Movement. Nie możecie za daleko zajść, więc najzwyczajniej w świecie możemy przestawić cały nasz zespół w takie jakieś miejsce, żeby nasz zespół po prostu czuł się bezpiecznie. I jeszcze kolejna rzecz, którą akurat ja już zauważyłem ostatnim razem, jak graliśmy, to ta rzecz wygląda następnie. Spójrzcie uważnie na nasze pole, gdzie możemy się ruszać, nie? Coś się groci nie wyrenderowało.
ale okej, okay, powiedzmy, że może się na to zgadzam. Dobra. Nie mamy żadnego przeciwnika, który będzie na nas, do nas strzelał, więc możemy sobie pozwolić na to, aby stanąć wszystkimi bohaterami w jednym miejscu. I musimy przetrwać dwie kolejne tury. Okej. Okay. Czyli... żeby to miało ręce i nogi. My się stąd musimy, słuchajcie, zwijać. Nie wiemy, jacy przeciwnicy się pojawią. Nie możemy też tego wszystkiego zniszczyć. Więc najzwyczajniej w świecie, co nam pozostaje? Możemy zrobić tak. I... okej, okay, możemy tak to zrobić. Tu umieścić naszego królika Mariana. Naszą... Królik Peach wypadałoby teraz przenieść, słuchajcie. Właśnie w tamte okolice. Zróbmy sobie Team Jumpa, bo dlaczego by nie? Dziękujemy ślicznie. I została jeszcze najzwyczajniej w świecie księżniczka Peach, którą, żeby nie ryzykować, użyjemy mu w usta. Dzięki czemu, moi kochani, będziemy mogli skitrać się gdzieś tutaj. No i słuchajcie, nie zostaje nam nic innego, jak tylko zakończyć turę. Bo... no, nigdzie więcej pójść nie możemy. Te wszystkie Bobby Bobomby będą szły w naszym kierunku, więc absolutnie nie ma tutaj żadnego problemu. Kolejne Bobby Bobomby, czego ja się bałem? Tak, jeszcze więcej Bobby Bobombów. Chyba, że w końcu gra zespawnuje z którejś z tych dziur tego. Zespawnuje nam, słuchajcie, tego niemiłego przeciwnika zwanego dalej tym mrożonem. O nie, to straszne. Które z was może przejść tędy? Tu nikt zeskoczyć nie może. Tutaj nikt zeskoczyć nie może. Więc co możemy zrobić? Możemy naszą szanowną Peach tutaj skitrać. Nie, dojdą do niej. Jeżeli te Bobby Bobomby się tutaj zespawnują, to one tutaj dojdą. Kto może najdalej stąd iść? Kurli... nasza szanowna Peach też się stąd będzie ewakuować. Okej. Okay. I został Kurlik Mario, który... za bardzo ewakuować się nie może. Ale... co może Kurlik Mario zrobić, to użyć sobie właśnie Move Boosta. No co, dodatkowe starbicy, moi drodzy. I... to by było tyle. Nic więcej już zrobić nie możemy. I mam nadzieję, że po tej turze po prostu to wszystko się skończy. I że nie będzie więcej przeciwników, którzy mogą nam zrobić jakąś realną krzywdę. Ale wydaje mi się, że po ruchu przeciwników, jak to wszystko zobaczymy, to najzwyczajniej w świecie... zakończy się ta potyczka i wygramy. Tak przynajmniej by wszystko wskazywało. A jeżeli nie, to Kurlik Peach może strzelić
bohaterowie, wygraliśmy. Kurnik Peach mogłaby strzelić do tamtych bobibobombów, co tak się zebrały w tej jednej kupce, chcąc iść w naszym kierunku i byśmy ich zabili, nie wiem, z 6-7 na raz. Także wiecie, także tak to wygląda. No, wykorzystaliśmy wszystkie nasze buciorki, więc nie mamy już żadnych dodatkowych butów, jeżeli chodzi o zwiększanie obszaru ruchu, czyli będziemy musieli je odkupić. W ogóle będziemy musieli zobaczyć i zrobić na nowo sobie, słuchajcie, małe zakupy i będziemy musieli sprawdzić, czego nam jeszcze tak właściwie brakuje. Dokąd prowadzi to wyjście? Bo ja już nie pamiętam, gdzie prowadzą poszczególne tutaj jaskinie. A to jest źle. No znaczy, wiecie, po prostu możemy się zawsze wyteleportować do jakiegoś innego miejsca i tyle by było ze zwiedzania tych jaskiń. Mówię, szkoda, że te jaskinie nie są zrobione na zasadzie takiej, jak widzieliśmy w poprzedniej krainie, że jest to po prostu osobna mapa pod mapą, czyli podziemia mapy. No tak, czyli wychodzi na to, że tutaj za dużo już nie zrobimy. Możemy za to, słuchajcie, przeteleportować się. Czy możemy przeteleportować się tutaj? Nie, nie możemy się tutaj przeteleportować, więc najszybciej będzie przeteleportować się do Lookout Pointa, czyli na najwyższy szczyt tej oto krainy. I tutaj, z tego co pamiętam, kawałek za winklem znajduje się rura, która zaprowadzi nas na sam początek tej krainy. I tam się pożegnamy, bo nic więcej już dzisiaj nie zrobimy. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z właśnie serii Mario plus Rabbids Sparks of Hope wam się podobał. Jak zwykle na zakończenie zachęcam was do tego, abyście nie tylko pozostawiali po sobie komentarze, ale także abyście ocenili te materiały wideo. Z tego prostego względu, że to dotyczy nie tylko mnie, moi drodzy, ale także każdego innego twórcy na platformie YouTube, że od jakiegoś czasu zmieniły się właśnie tutaj to, w jaki sposób działają algorytmy i pozostawianie oceny, pozostawianie komentarzy i tak dalej liczy się jako wkład, czy też zainteresowanie, zaangażowanie was jako widzów na danym kanale. I jeżeli to zaangażowanie jest małe, no to wówczas algorytmy najzwyczajniej w świecie nie parsują albo po prostu nie przekazują informacji o nowych materiałach wideo, o jakichś zapowiadanych rzeczach poprzez zakładkę community, jakichś postach, które pojawiają się w zakładce community, tudzież społeczność na danym kanale na YouTubie. I również jeżeli pojawiają się jakieś streamy, jakieś strumienie świadomości w moim przypadku, to najzwyczajniej w świecie one również nie dostajecie tej informacji, czy to w waszym feedzie, czyli w tym dzwoneczku, czy to najzwyczajniej w świecie w zakładce subskrypcje. Dlatego zachęcam was, abyście nie tylko komentowali, ale również oceniali te materiały wideo. I pamiętajcie, jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy negatywnie, bo to zależy od was, to śmiało możecie napisać, używając konstruktywnej krytyki, właśnie w komentarzu, czy przy pomocy komentarza, co wam się podobało, czego było za dużo, czego było za mało, co byście dodali, co byście odjęli, na czym chcielibyście, abym się bardziej skupił, na czym chcielibyście, żebym się mniej skupił i tak dalej, i tak dalej. Możecie śmiało to napisać w komentarzu, możecie tam również umieścić jakieś propozycje, jakieś sugestie, jakieś podpowiedzi, oczywiście bez spoilerowania gry. Ja za nie zawsze wam podziękuję i pamiętajcie również, że komentowanie nie tylko nie gryzie, ale ja również wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej odpowiadając wam po prostu komentarzem na komentarz. Chociaż zdarza mi się również odnieść do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Ale jak na razie, moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo właśnie z tej serii wam się podobał. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!